Dzień Kobiet jest szczególnym momentem, żeby zwrócić uwagę na obowiązujący wzorzec ideału kobiecości. Jaka kobieta powinna być, żeby była idealna, właściwa, słuszna i akceptowana. Należy pamiętać o tym, że prawie połowa osób, które posiadają stomię, są to kobiety. Mówi się o tym, że dobrze wyłoniona, ładnie wyglądająca stomia przypomina różę. Stąd róża stała się symbolem naszej kampanii i naszych działań. Pamiętajmy, aby w momencie, kiedy róże kupujemy najbliższym nam paniom tego dnia, żeby zwrócić szczególną uwagę na ich potrzeby, a te, które muszą żyć z różą na co dzień, żeby szczególnie im tę akceptację okazać. Tylko co piąta osoba akceptuje siebie i jest zadowolona generalnie po operacji wyłonienia stomii. Nawet jeżeli są przygotowywani psychicznie na to wydarzenie w życiu, okazuje się, że zmierzenie się z rzeczywistością jest znacznie bardziej trudne i bolesne, niżeli wyobrażali to sobie na początku. Stąd tak wiele kłopotów po operacji wyłonienia stomii mimo wszystko. Z badań wynika także, że 30% stomików deklaruje po operacji potrzebę wsparcia z zewnątrz. Chciałoby znaleźć jakieś źródła pomocy, które są albo w postaci wsparcia psychologicznego, ale także wsparcia tych najbliższych osób. Badania, jakie przeprowadziliśmy w ramach kampanii Stoma Life, pokazują, że aż 70% stomików odczuwa problemy z kontaktami ze światem zewnętrznym po operacji wyłonienia stomii. Jest to bardzo, bardzo duży odsetek osób, które niepotrzebnie zamykają się w domach. W tym obszarze wspierania stomika i bezpośrednio po operacji, ale też później w codzienności, bardzo duże znaczenie ma rodzina i najbliżsi. Rodzina, przyjaciele, bo myślę, że we współczesnych czasach często przyjaciele przejmują funkcję rodziny. Po prostu trzeba zwyczajnie żyć. Tak samo się zachowywać, tak samo się dobrze bawić, tak samo opowiadać dowcipy, ale też dopytywać wprost stomika. Opowiedz mi, jak to jest, powiedz, czy ty potrzebujesz czegoś specjalnego, a może nie powinniśmy na ciebie zwracać uwagę. Zapytać się, słuchaj, a jak masz teraz stomię, to wolisz czerwone czy białe wino, czy to w ogóle nie ma znaczenia, albo czy możesz pić szampana na Dzień Kobiet. Zadawajmy jak najwięcej pytań, czasami bardzo oczywistych i prostych, nawet śmiesznych. Wtedy trochę odczarujemy tą stomię, ale też sami się ośmielimy. A co najważniejsze, ośmielimy też stomika, żeby w pewnych sytuacjach powiedział, nie, słuchaj, tak nie rób, bo mi to przeszkadza. Myślę, że kobiety ze stomią nie powinny robić niczego innego, niż powinny robić wszystkie kobiety, czyli lubić siebie, dbać o siebie, czas od czasu zafundować sobie jakąś egoistyczną, wręcz narcystyczną przyjemność. Pójść do kosmetyczki, kupić sobie piękną bieliznę, a wiem, że taka na przykład dla osób ze stomią potrafi być równie piękna i nęcąca też dla osób zdrowych. Zjeść najlepszy deser świata, o którym się marzyło i nie pamiętać wtedy, ile on ma kalorii. Trzeba lubić siebie i cieszyć się drobnymi, małymi chwilami w życiu. To powoduje, że wtedy jesteśmy bardziej uśmiechnięci wewnętrznie, przyjaźniej nastawieni do życia, bardziej optymistyczni. Przez to też przyciągamy do siebie ludzi. Takie odgradzanie się od świata, zagłębianie się w chorobę, niedostarczanie, pozwalanie też sobie na przyjemności powoduje, że świat od nas się odwraca plecami. To jest taki mechanizm trochę naczyń połączonych.